proszę Państwa, gdzie ja to jestem? Klingworth. No cześć, ja wróciłam z Killingworth, z kiermaszu i przywiozłam sobie takie coś. Nie wiem, czy wy poznajecie panterkę, ale wszyscy, którzy znają tę sprzedawczynię, to wiedzą, że panterka to jej znak rozpoznawczy. Ale wy możecie poznać... Ta osoba dodała mi próbki, bo tu mamy główny zakup, a tu mamy próbki. Czy wy już poznajecie, co to jest? Pamiętacie, jak dostałam kiedyś od Julie, czyli organizatorki naszego kiermaszu Makers Market. Dostałam kiedyś, prawda? No i teraz do zakupu również dostałam. Dostałam tak dużo próbek, no raz, dwa... A tu jest raz, dwa, trzy, no coś wspaniałego. To jest mój ulubiony zapach. Wy bardzo dobrze wiecie, że jestem zachwycona tym zapachem. Julie też wie. Ale przejdźmy teraz do głównego zakupu. Tak jak mówię, tutaj mamy piękną panterkę. Okej, jest, mamy to. Teraz zobaczymy, jak to... Aha, jest po prostu zawinięte, czyli po prostu to rozwiniemy. No przepięknie to wygląda. Ta-dam! Ta-dam! Mamy to! Słuchajcie, to jest mniejszy rozmiar. Najpierw to rozpakujemy. To jest tak pięknie zapakowane, że aż ciężko to odpakować. Z bólem serca będę odpakowywać, bo to jest tak pięknie zapakowane. Dobrze, zatem ja się zabieram za rozpakowywanie. O, bardzo łatwo poszło. Okej, tutaj mamy wizytówkę. Tutaj można sobie zeskanować kod. Nie wiem, czy to jest tylko dla mnie kod. Ale ja mam u Julie, dostałam tak jakby naklejkę lojalnościową. Miałam założoną kartę lojalnościową i powiedziałam jej, że będę kolekcjonować. Okej. I wyciągamy. I ja już Wam powiem, co to jest. Tylko to wyciągnę. No przepiękne, przepiękne. I zobaczcie. O, to powinno być tak teraz. Tak to zrobimy. Zatem mamy żel pod prysznic, bądź do kąpieli i body and hand lotion, czyli balsam. I ten zestaw kupiłam za 15 funtów. To jest traveling size, czyli taki mniejszy rozmiar. Na pewno bardzo dobrze się sprawdza w podróży, no jak sama nazwa wskazuje. Natomiast ja chciałam dzisiaj kupić właśnie te dwie rzeczy, więc wybrałam sobie ten mniejszy rozmiar. Jestem bardzo zachwycona z tego powodu, bardzo mi się podoba i oczywiście bardzo dziękuję Julie, bardzo gorąco Cię pozdrawiam, dziękuję za te piękne tutaj rzeczy i już nie mogę się doczekać, kiedy skorzystam z tego wszystkiego. Zrobię sobie dzisiaj wieczorem takie kombo. Pójdę się wykąpać, w międzyczasie sobie w kominku zapalę wosk, umyję się i się później wysmaruję i będę sobie siedziała w pokoju z tym oto zapachem. No, czy może być lepiej? Czy można sobie to lepiej wyobrazić? Pa! A dzień dobry, zaraz Wam pokażę, co to jest. Otóż, mam taki piękny różowy materiał i ja mam nadzieję,
Wiecie co, on jest bardziej taki baby, taki bardziej nasycony, ale jest to cały czas taki dzidziusiowaty róż. Odłożymy serduszko. Tutaj mam już skrojone tak, dwa kawałki na szoperki, na szoperkę. Przepraszam, bo będzie jedna szoperka. Jeszcze muszę skroić na uszka materiał. Tutaj mam skrojone dwa kawałki na plecak. A tutaj mam skrojone to, co jest tutaj skrojone, to jest podszewka właśnie do szoperki. Jeszcze muszę podszewkę skroić. Dobrze, to zrobię zaraz. A tutaj mam skrojony kawałek materiału na podusie z kokardkami. I na podusi, o, powiedzmy, będzie to tak. I na podusi będzie przyszyte białe filcowe serduszko. Kokardki będą jasne. Albo też takie różowiutkie może? Zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze zadecyduję. No i w ten sposób właśnie tworzy się nowy projekt. Ponadto zastanawiam się, czy to zdradzać, ale tak, zdradzę Wam, najwyżej nie wyjdzie. Trudno. Liczmy na to, że wyjdzie. Myślmy pozytywnie, tak, wyjdzie. Z tego właśnie materiału zamierzam uszyć przepiękną spódnicę. To będzie spódnica prawdopodobnie z tyłu długa i ona będzie przechodzić w taką krótką z przodu, jeśli wiecie, co mam na myśli. I zastanawiam się, czy wtedy do tej spódnicy nie doszyć kwiatków, albo też może takie białe, ale takie przestrzenne chciałabym, żeby to było. Takie białe, przestrzenne serduszka. Albo motylki. Wiecie, coś takiego bardzo, bardzo słodziutkiego, takiego wręcz lukrowanego. Dajcie znać, bo do spódnicy jeszcze troszkę czasu. Jeszcze troszkę czasu mi zejdzie, zanim zacznę szyć spódnicę, więc dajcie proszę znać, czy zrobić białe, przestrzenne serduszka, czy zrobić różyczki. Też jasne, albo jak jasno-różowe, albo na przykład białe i jasno-różowe, czy zrobić na przykład motylki przestrzenne. Jestem bardzo ciekawa Waszych pomysłów. Oczywiście i tak sama podejmę decyzję, ale na pewno chętnie się zasugeruję, co by Wam się podobało, bo to może być bardzo ciekawe. Piszcie w komentarzach. Bardzo Was o to proszę. Pomóżcie mi zadecydować, w jaki sposób potraktować spódnicę. Tak jak mówię, spódnica ma być z tyłu długa i przechodzić w coraz krótszą, tak żeby już z przodu była długość tylko gdzieś tak, no, do kolana. Dajmy na to. Cześć, witam się z Wami w środę i chcę Wam o czymś opowiedzieć. Nie wiem, czy wy wiecie, czy nie wiecie, ale ja paliłam papierosy. No i to długo paliłam. I tak jakoś od stycznia, lutego nie palę. Po prostu jakoś przestały mi smakować. Tak samoistnie się rzuciło. I powiem Wam, że czasami mi się zdarza wypalić jednego papierosa. Jak mnie ktoś poczęstuje, czy gdzieś czasami sobie Krzysiek raz na jakiś czas kupi paczkę papierosów, to też raz na jakiś czas zapalę tego papierosa. Ale. Aha, i pragnę zaznaczyć, że one po długim czasie nie smakują jak przy paleniu regularnym. Mają zupełnie inny smak, zupełnie inaczej pachną. Od razu czuć, jak ktoś pali bądź palił, i czuć też od siebie, że się tego papierosa wypaliło. I powiem Wam, że jak czasami zapalę takiego papierosa, jest wszystko ok, dobra, fajnie, cygaretek, ok. Ale czasami mam takie chwile jak dzisiaj. Dzisiaj Krzysiek ma wolne, ponieważ pada, więc oni dzisiaj nie pracują, jutro prawdopodobnie też nie będą pracować. Szlafroczek. No i jest w domu. No i tak jak mówią sobie, czasami jakąś tam paczkę papierosów kupi i czasami sobie podpala.
Nie chwali się przede mną szczególnie jakoś tymi fajkami, bo ja jestem taka, że jak nie mam papierosów, to ja nie muszę palić. I tak zawsze było, odkąd pamiętam. Jak nie było papierosów, to nie musiałam palić, ale jak już były, no to spalę wszystko. I to bardzo szybko. Załącza mi się tryb smog lokomotywa i po prostu lecę jeden za drugim. Więc jestem taką osobą uzależnioną psychicznie. Wiecie, uzależnienie to już będzie do końca życia, nie? No. I Krzysiek dzisiaj te papierosy ma. I gdzieś tam wypaliłam pół papierosa rano z nim i teraz miałam się iść kąpać, znaczy brać prysznic. Dzisiaj mam bardzo dużo energii. Obudziłam się naprawdę z tak dużą dawką energii. Coś tam cały czas sobie robiłam, kroiłam materiał na scrunchies. I nawet powiem Wam, że czuję się wyspana i wypaliłam przed tym prysznicem. Krzysiek mówi, to poczekaj, to zapalimy sobie po papierosie. Ja mówię, dobra, ale to po całym, bo tak to mnie tylko takie pół drażni, nie? I wiecie co? Wypaliłam tego papierosa. Jak mi się zrobiło słabo i jak mi się zrobiło niedobrze przede wszystkim. Dostałam takich uderzeń gorąca. No. I musiałam chwilę odczekać, aby iść wziąć ten prysznic, bo bałam się, że się tam po prostu przewrócę. Wzięłam ten prysznic, jak widać nie utopiłam się, żyję. Czuję się ciut lepiej, bo już nie, minęło jakieś pół godziny i powiem Wam, jak nie wisicie, to nie palcie. Ja oczywiście nie jestem osobą, która będzie promować papierosy, bo nie zamierzam. Muszę Wam przyznać, że czuję się dużo lepiej, odkąd nie palę. Przede wszystkim psychicznie czuję się dużo lepiej, bo czy fizycznie, no to na to się składa dużo aspektów. Ja na przykład czułam się dobrze, paląc regularnie papierosy, ale przy okazji bardzo zdrowo się odżywiałam, biegałam codziennie, brałam przecież udział w sportowym wyzwaniu, tak, tak. I wiecie, i na to się dużo czynników składa, jak my się czujemy, ale ja bez papierosów czuję się bardzo dobrze psychicznie, bo nie myślę o tych papierosach. Jest już ten czas, że ja naprawdę nie myślę o tych papierosach. Dopiero jak zobaczę tego papierosa, a zapaliłabym, ale tak ogólnie to o nich nie myślę. Tak jak mówię, nie zawsze mi one smakują, jeżeli mi się zdarzy i moje ciało reaguje od razu, jak widać. I bardzo mnie cieszy to, że nie śmierdzę tymi papierosami. Zawsze mi było wstyd za siebie, jak na przykład wsiadałam taka okopcona do autobusu, albo na przykład przytulić dzieciaka, to też tak nie fajnie śmierdzić papierosem, nie? No i chciałam wam, z Wami się właśnie podzielić tą historią, która mi się przed chwilą przydarzyła. Normalnie tak mi było słabo, miałam takie weksle, takie uderzenia gorąca. No. I tak sobie teraz siedzę, wzięłam prysznic. No i już jest po 13:00. Jest prawie w pół do drugiej. Nie wiem, kto pójdzie po dzieci. Pewnie ja, bo Krzysiek ich zaprowadzał, wygoniłam go z nimi do szkoły rano, ja ich przygotowałam, a Krzysiek ich zaprowadził. No i teraz prawdopodobnie ja polecę po nich. Pada cały dzień, dosłownie pada cały dzień. Dante nas odwiedził, był, ja nie wiem, z dobre 40 minut u nas posiedział. W ogóle nie chciał wyjść od nas, bo wiecie, pada, a koty nie za bardzo lubią deszcz, nie? No, ale odważył się i pobiegł gdzieś tam w swoją stronę, w stronę swojego domu. No, ale trochę tu posiedział. Przeatakował, bo wiecie co, na schodach suszyło się parę rzeczy, bo wiecie, my nie mamy gdzie tutaj dać suszarki za bardzo, taka zawali droga była i po prostu teraz wieszamy na kaloryferach i czasami zdarza się, że na tym, na poręcze od schodów. No i tam też leżała bielizna i tam też spadła bluza Amadeusza z poręczy szkolna i Dante tak zaczął się nim bawić tymi rzeczami. Ja mówię, nie, bo mi potargasz. No. No i tak dzień leci. Tak dzień leci. Pokażę Wam coś. Zobaczcie, co wczoraj w Charity Shopie wyhaczyłam. Taką czachę. Tutaj w środku ma
Nie wiem, czy tu kwiatka zasadzić, czy tu coś trzymać. Nie mam pojęcia, co z tym zrobię. Na razie stoi po prostu na takiej skrzyni, na tym meblu, gdzie mam książki i czeka na odpowiednie potraktowanie. Kosztowało 2,99. Po prostu wpadłam kontrolnie do naszego charity shopa, jak to często rano robię. Patrzę, no nie, no nie. Jeszcze Gandzi się nie chwaliłam, więc jeszcze nie kwiczała z radości. Znaczy z radości, no wiecie, Gandzia bardzo lubi czaszki, to wy wiecie o tym bardzo dobrze. Jeszcze się nie chwaliłam, jeszcze jej nie pokazywałam, więc albo tutaj zobaczę, albo zaraz zrobię zdjęcie i jej prześlę, się pochwalę, jaką fajną czachę wyhaczyłam. No i tym miłym akcentem zakończę tego vloga. I już następne nagrania będziecie widzieli w kolejnym vlogu po prostu. No, także widzimy się. Do następnego.